Dzisiejszy film jest dla mnie szalenie ważny i szalenie się go boję. Jest tak za sprawą tego, że stanowi on tak naprawdę zwieńczenie, podsumowanie 365 dni pracy. Bowiem to właśnie rok temu rozpoczął się największy projekt mojego życia. Ale od początku. Polscy gracze są wyjątkowo podzieloną grupą. Możemy znaleźć wśród nich fanów konsol, fanów pecetów, fanów telefonów komórkowych. Tak samo jak możemy znaleźć fanów Terrarii, Minecrafta, CS-a czy Valoranta. Wzajemnie te grupy często się akceptują, ale równie często potrafią krzyczeć: o, Fortnite to gówno i gra dla dzieci! Chyba doskonale rozumiecie, do czego zmierzam. Zmierzam do podziałów. W podobny sposób podzielone są serwery Minecrafta. W samej tylko Polsce możemy znaleźć ich nie dziesiątki, a setki. I są to serwery, które dzielą się na najróżniejsze grupy. Minigierki, wojny gildii, survivale, bedwarsy, na serwery, gdzie obowiązuje płatność za wejście, na serwery, gdzie wejście jest darmowe, i tak dalej, i tak dalej. Ale praktycznie nie istnieje jeden duży serwer, który zrzeszałby wszystkich. I oczywiście nie mówię tutaj o międzynarodowym Hypixelu. Utworzenie jednego wielkiego serwera, który zrzeszałby całą polską społeczność Minecrafta, wydawało się niemożliwe. Aż do teraz. DragonCraft.pl to projekt mojego życia. Jest to serwer, który został stworzony od gracza dla graczy. Większość serwerów w Polsce działa na zasadzie: wyślij SMS-a, będziesz miał 200% lepszy drop. Albo wykup sobie VIP-a, dostaniesz stack diamentów. Otóż, kochani moi mili, zdradzę wam coś. Takie serwery nie działają w sposób legalny. Minecraft EULA to dokument, który określa między innymi, co wolno, a czego nie wolno posiadaczom serwerów. Jest w nim wyraźnie napisane, że sprzedaż przedmiotów albo usług, które dają realną przewagę w grze, jest niedozwolona. Więc jeżeli następnym razem będziecie grać na serwerze Minecrafta, gdzie takie praktyki są stosowane, zastanówcie się, czy właściciele takiego serwera są uczciwi i czy w ogóle was szanują. Na DragonCraft takich praktyk nie ma i nie będzie. Jedyną rzeczą, na której serwer zarabia, są opcjonalne skiny, jak i konta VIP, które nie dają żadnej realnej przewagi w grze. Tak czy inaczej, DragonCraft działa oraz zawsze będzie działał na najnowszej wersji Minecrafta. Dzieje się tak za sprawą tego, że prawie wszystkie pluginy, które posiadamy na serwerze, są autorskie. Klasyczne wojny gildii przedstawiają się w taki sposób, że trzeba wszystko robić ręcznie. Wpisywać komendy ukośnik kit, zarządzać całą gildią za pomocą komend, wpisywać komendy ukośnik spawn, no generalnie wszędzie pisanie ręcznych komend. W przypadku DragonCraftu jesteśmy o krok dalej. Przygotowaliśmy interfejs pod praktycznie wszystko. Powrót na spawn, wybór minigierek, zarządzanie całą gildią, dodawanie, usuwanie użytkowników, zmiana ich rank, opuszczanie gildii, dostęp do ogólnego rankingu graczy, wybór skinów, otwieranie skrzynek ze skinami, czy nawet przygotowany wstępnie panel indywidualnych ustawień. Chcemy, by wszystko było jak najprostsze w obsłudze, jak najbardziej intuicyjne i jak najbardziej dla gracza. A to, że poszło na to dodatkowych kilka miesięcy pracy, już nie jest istotne. Absolutnie, to nie ma znaczenia. Ale, czas na najważniejszą informację dnia. Sezon pierwszy przyniesie ze sobą nagrodę o wartości około 10 tysięcy złotych. Nagrodzonych będzie ogrom osób i to za najróżniejsze zasługi. Same nagrody ufundowała firma Diablo Chairs, która oficjalnie powiedziała: wierzymy w ten projekt. I dlatego uwaga, uwaga, do wygrania będzie nie jeden, nie dwa, nie trzy, a 10 foteli Diablo Chairs X-Ray koloru czarno-czerwonego. Jak i w bonusie 42 zestawy gadżetów. A ja do tego dorzucam od siebie skrzyneczki i VIP-y i uścisk dłonie prezesa, czyli naprawdę wygrać można masę, ale to masę rzeczy. 3 z tych foteli pójdą do liderów 3 najlepszych gildii na serwerze. Kolejne 3 z tych foteli trafią do rąk 3 najlepszych graczy danej edycji. Jeden z tych foteli pójdzie do najlepszego gracza trybu zlodowacenie, o którym zaraz wam opowiem. A pozostałe 3 fotele trafią do was w ramach giveawayu. O całej reszcie nagród powiem za chwilę, teraz porozmawiajmy o zlodowaceniu. Zlodowaceniu, czyli trybie, którego nie spotkacie na żadnym innym serwerze na świecie. Jest to tryb, który u podstaw miał przypominać Quake'a. Biegasz po mapie, odbijasz się od ścian, masz double jumpy, trajektoria pocisków jest obliczona na bieżąco i już niedługo czeka ten tryb ogromny update. Ale o nim jeszcze nie będę wam mówił, więc
cicho sza. O konkursie na tryb zlodowacenia też opowiem wam dokładnie później i będzie to najpewniej na fanpage'u DragonCraftu albo na oficjalnym Discordzie. Dlatego jeżeli jeszcze nie polubiłeś fanpage'a, zrób to teraz, a jeżeli jeszcze nie dołączyłeś do Discorda, to i tak polub fanpage, bo tam najpewniej informacje będą szybciej. Dodatkowo przygotowaliśmy wraz z Diablo Chairs jeszcze jeden ekstra konkurs, czyli giveaway, o którym wspominałem przed chwilą. Link do niego macie w opisie i do wzięcia udziału nie jest stricte wymagane posiadanie Minecrafta. Wystarczy wykonać odpowiednie kroki konkursowe, w tym odpowiedzieć na zawarte w nich pytanie. Konkurs będzie trwał przez 2 tygodnie i otwarty jest dla wszystkich. Regulamin, jak i link do konkursu oczywiście zostawiam w opisie. Ale to w sumie tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że aż tak strasznie nie przynudziłem. Liczę, że wszyscy weźmiecie czynny udział, no bo w sumie komu nie przydałby się nowy fotel? No przyznam szczerze, że przydałby się nawet mi, bo nagrałem ten odcinek na taborecie, ale to tam już mniejsza, tak? Na serwer zapraszam was już teraz, bowiem trwa właśnie rozgrzewkowa beta, w której każdy może wziąć udział i zaznajomić się z tym, jak w ogóle działa serwer. Sama pierwsza edycja wystartuje 5 czerwca o godzinie 16, więc nastawiajcie sobie budziki i przypomnienia, bo zapomnicie, to jest bardzo ważne. A tymczasem trzymajcie się ciepło, życzę wam wszystkim powodzenia, grajcie uczciwie i wygrywajcie nagrody. Thank you.